Siemanko, dzisiaj pociśniemy sobie w Zorro. Kolejna siermiężna gierka lat 80. Dawcą jest ta sama firma co w przypadku Bruce'a Lee. Może gra chyba jest jeszcze bardziej prosta względem wykonania. Oryginał stworzyli na Apple 2, to przekonwertowali to na wszystkie możliwe 8-bitowe komputerki. Dlatego ta gra wygląda tak jak wygląda. Po prostu miało być tanio, dostępne wszędzie. To nie były czasy, że robiło się gry, które by wykorzystywały 100% danego komputera. Te komputerki miały wszystkie podobne procesory. Różniły się możliwościami graficznymi. Z gry się robiło tak, że poszły na wszystkim. Generalnie ta gra jest taka troszkę przygodówka. Troszkę komnatówka. Kilka ciekawych puzli do rozwiązania zagadek. Opiera się to głównie na znalezieniu jakiegoś przedmiotu, użyciu go w odpowiednim miejscu. Tutaj na przykład mamy zagadkę z kulą. No i teraz trzeba ją podnieść do góry. Jakbym wcześniej nie poszedł po tego kwiatka, byłbym za lekki. O, i kula gdzieś tutaj by się zatrzymała na połowie. On ma iść na samą górę. Tak jest, teraz kwiatka mogę zostawić. Idziemy dalej. Już mam dostęp do tego kielicha. Gdzie jeden z artefaktów trzeba znaleźć w tej grze. Ups. Generalnie fabuła kręci się wokół tego, że sierżant Garcia porwał senioritę i musimy ją uwolnić. Standard. Pamiętam, że grałem to dużo za dzieciaka i wtedy mi się ta gra bardzo podobała na Commodorku. Dzisiaj coraz raczej dostrzegam więcej jej wad niż zalet, ale tak myślę, że warto sobie ją przejść na streamku. Ogólnie, że gra nie jest jakaś strasznie trudna. Butelkę zaniesiemy do karczmy.
tutaj temu pijaczkowi. Mamy żywą trampolinę. To będzie jeden z nielicznych momentów, gdzie można zginąć w tej grze. Trzeba zawalczyć z gościem. O, ale właśnie tak, żeby go zrzucić na ten żyrandol. Dobra, mamy kielich. A znowu klucz. O, jest okrutne w tej grze, że to tak. Nie wiem, w sumie chyba z 10 takich pętli będzie w tych samych pokojach, żeby brać te przedmioty. Niestety autorzy tutaj wybrali strasznie prosty sposób na wydłużenie rozgrywki. A. Czy można spaść? Skoki też trzeba wyczuć odpowiednio. Mamy takie coś do przypalania znaków na bykach, tak? Kurczę, bardzo mi się podobała ta zagadka kiedyś, ten pomysł. Jest. A, wiem. Trzeba się po palmie dostać na górę budynku. To jest o tyle ciekawie, że nie wystarczy po prostu dotknąć tym byka. To tak. Trzeba to postawić na piecu. Rozgrzać piec. Pawiąc żar. Okej. Okay. I dopiero teraz na byczka.
Wal w zasadzie lepiej unikać, bo chociaż są proste, polegają tylko na maszowaniu fire. W 80% wypadków się wygrywa, ale zostaje te 20%, gdzie możemy przypadkowo zginąć, także bez sensu w ogóle zaczynać. Lepiej ich unikać. Do zebrania dzwon. Dzwon zawiesimy na dzwonnicy, także logiczne zagadki nie są trudne. Klucz. Okej, dwa dzwony pożyły nam przejście do katakumb na dole. Ale jeszcze jest za wcześnie, żeby tam iść. Brakuje nam trzeciego artefaktu. Będziemy mieli wszystkich artefaktów. Nie damy rady wyjść z tych katakumb. No, potrzebne nam są trzy. Kielich, podkowa i but. Z czego dwa już mamy, tylko ten but został. To taka może trochę mniej oczywista zagadka, że trzeba w tym miejscu zatrąbić. A z drugiej strony... To tutaj jedyne miejsce, które wskazywałoby na jakąś interakcję, także... Też nie trudno się domyślić. A! Od
czy nie uniknęliśmy walki. Jeśli się udało wygrać. Dobra, ciśniemy do katakumb. Był już niepotrzebny. W katakumbach też jest ciekawy motyw. Mianowicie łatwo się tutaj zgubić, bo jest mnóstwo przejść. Trzeba się trzymać prostej zasady, iść tam, gdzie jest bonus z komforcą. Co ciekawe, tą forsę można zbierać i korzystać z tego bonusu. Dostajemy dodatkowe punkty. Ale w późniejszej fazie gry będzie motyw, żebyśmy musieli jeszcze raz przejść przez te katakumby i powtórzyć całość. No i wtedy na ślepo będzie już ciężko. Kurczę. Cześć. Na szczęście nie można zginąć w tych katakumbach. Czas w zasadzie nas też nie ogranicza. Tu jest prosto, od razu w dół. Okej, wreszcie mamy wyjście. Góry. Wcześniej nie zabrali tej podkowy buta i kielicha. Była blokada w tym miejscu.
wyjść. Dobra, to jest najtrudniejszy moment w tej grze, to więzienie. Trzeba uwolnić więźniów. Pewnie wdałem się w biotykę. Górze czeka nasza seniorita. Drabinka, pyk, bonus za dotarcie. Teraz to jest jeden z ciekawszych momentów w tej grze. Gdybym wszedł teraz do tej seniority, to by mnie skubana wrzuciła do fos, bo nie przyniosła mi jej kwiatka. Na kogoś takiego się tak staram. Nie wiem, po kwiatka. Kwiatka, czyli znowu motyw z tym kluczem. Potem oczywiście znowu przez katakumby. Ten backtracking leveli tutaj jest okrutny. Matkiem sam. Mówię. Thank you.
Tylko trzeba wyczuć moment. Każdy nieudany skok tutaj to powinna być śmierć i katakumby od początku. To by dopiero było grało, sterowało. Tak jest prosto. Wydaje mi się, że trzeba stać maksymalnie po lewej stronie drabinki. Można było z niej zejść u góry. Znowu to strzelanko, ale już teraz powinno być łatwiej teoretycznie, bo wystarczy przebiec. Dołem. Manko Brian. Klikam w Zorro. Nie kończę. To za chwilę przejdę. Taka okrutna gierka 85 roku. Tego samego wydawcy co Bruce Lee oryginalny, w którego grałem wcześniej. No, Bruce Lee to już... Trójka to już ten taki homebrew, nie? Widać, że to... robiła grupa krakerska jakaś. Po prostu wykorzystała oryginalny kod. Tylko tam doszukowała jakoś nowe levele, nie?
Też mi się zbytnio nie podobał, ale już jak postanowiłem, że przejdę całą trylogię, tak dla zasady, nie? Żeby mieć to odfajczone. Ale faktycznie, jedynka chyba była najlepsza i dwójka, ze względu na jakieś tam nowe pomysły i tak dalej. Nie, oficjalne było w 84. Tylko jedna, ta dwójka już była 2013, a trójka 2019. Dobra, ta gierka prosta. Nie była jakimś wielkim wyzwaniem. Ale mam z nią dobre wspomnienia z dzieciństwa, nie? Muzyka jest okrutna, kurczę.